Pan Dominik Koziarski powinien być już z nami. Dzień dobry. Czy się słyszymy, czy się widzimy? Widzimy się, słyszymy się dobrze. Super, fajnie. W porządku. W takim razie za chwilę będziemy mogli zaczynać. Dominik Koziarski, Little Bit Academy, o polskich szkołach. Dużo się ostatnio mówi, głównie za sprawą nauczania zdalnego i przygotowania lub nieprzygotowania tychże placówek do takiej formy działania. Tym razem też będzie to o szkołach, ale również z dronami w roli głównej. Drony w edukacji. Dominik Koziarski, Little Bit Academy. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Dziękuję, witam Państwa serdecznie. Tak jest, ja jestem z Little Bit Academy i generalnie opowiem tutaj, jeżeli chodzi o kwestie dronów w edukacji, o naszych doświadczeniach z tym. Może przejdę od razu do prezentacji. Już powinna być widoczna. Wszystko gra, wszystko widać. Okej, mam nadzieję, że mi się... Szanowni Państwo. Ja reprezentuję w Little Bit Academy i dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób działamy, jeżeli chodzi o kwestie właśnie tego EdTechu. EdTech to są technologie w edukacji, jak technologie nam pomagają, no widać po prostu tutaj w tym momencie, bo przecież gdyby nie technologie, to byśmy się po prostu nie zobaczyli. Tej dzisiejszej sytuacji, jeżeli chodzi o kwestie szkół. Szanowni Państwo, my jesteśmy, Little Bit Academy działa w kwestiach technologii. My mamy takie korzenie związane z wirtualną rzeczywistością. Jako jedni z pierwszych wprowadzaliśmy rozwiązania dotyczące VR-u i wykorzystania go właśnie w edukacji czy tam w szkoleniach. Ja pracowałem w firmie I3D i tam te technologie jakby rozszerzaliśmy nie tylko na polskim rynku, ale również i światowym. To było dosyć ciekawe, ponieważ nasze rozwiązania na przykład instalowaliśmy na Politechnice w Hongkongu, a nie na odwrót, jak to zwykle bywa, więc takie dosyć mocne sukcesy w tym temacie. No i w pewnym momencie jakby praca nad tym, nad rozwijaniem właśnie tego VR-u przyjechał do nas, po to trochę tak o naszej historii, przyjechał do nas Islandczyk Kjartan Sigurdsson, doktor z Uniwersytetu w Reykjaviku i robił wykłady na temat CSR-u i jakby takie wywiady z wszystkimi pracownikami. I doszliśmy jakby, rozmawiając ze mną, to było w roku 2014, doszliśmy do tego, że warto by było po prostu, żeby nasza działalność uczyła dzieci programowania. Czyli żebyśmy podzielili się tą naszą wiedzą ze społeczeństwem. I uruchomiliśmy taki projekt właśnie, jakim jest Little Bit Academy. To już doszło do tego, że ja potem odszedłem z firmy, założyliśmy taki startup, który właśnie się nazywa Little Bit Academy i ten startup odniósł naprawdę dosyć spore sukcesy. My na początku wystartowaliśmy z czymś takim, że po prostu projektowaliśmy gry z dzieciakami, które są odpowiedzialne społecznie. Czyli te gry dzieci przez cały rok szkolny w postaci zajęć pozalekcyjnych tworzą sobie temat, jeden projekt wspólnie, to jest ich samodzielny projekt i ten projekt realizują. Dostaliśmy z tego tytułu dużo nagród i gdzieś tam doceniła nas nawet fińska telewizja, puściła nas w wieczornych wiadomościach przy okazji szczytu klimatycznego i pokazała, jaki sposób uczymy ekologii za pomocą gier. No ale od tamtego czasu jakby to cały czas realizujemy, natomiast cały czas chodziła nam po głowie zabawka edukacyjna, taka, którą można by było wykorzystać. I właśnie jeżeli chodzi o kwestię tej zabawki, to trafiło na drona. Zrobiliśmy sobie rozeznanie, jeżeli chodzi o kwestię właśnie takich działania, jeżeli chodzi o kwestie technologii w szkołach, to jest po prostu bardzo duży jeszcze rynek do zaadoptowania. Tam trzeba bardzo dużo zrobić, jeżeli chodzi o kwestie zmian. Wiecie Państwo, jak to jest, jeżeli chodzi o kwestie nauki. No, są pewne tematy, które są dosyć trudne do przyjęcia, i w tym momencie potrzebne są pewne narzędzia, które łatwiej tłumaczą pewne tematy.
Sytuacja EdTechu aktualnie właśnie jest taka, że no, jakby połowa nauczycieli wie, o co chodzi, taka dosyć duża, a część w ogóle nie ma na ten temat na przykład jeszcze no, żadnej wiedzy takiej konkretnej. EdTech jest obecny, jeżeli chodzi o kwestie właśnie technologii w szkołach, to pojawiają się coraz częściej roboty edukacyjne, tablety multimedialne, i oczywiście różnego rodzaju systemy typu tam Librus do komunikacji z rodzicami, interaktywne dzienniki. Natomiast tutaj nadal jest duży jakby rozstrzał między tym, co dzieci, czego jakby potrzebują i w czym żyją na co dzień, a w tym, co mają po prostu w szkołach. To jest spora różnica. Pewnie Państwo się kiedyś spotkali z czymś takim, jeżeli to nie dotyczyło Państwa, to może jakiegoś kolegi, że ktoś jest zdolny, ale leniwy. I to jakby jest taki problem, który rozwiązuje to nasze rozwiązanie, mianowicie, znaczy to jest nasze rozwiązanie, ja zaraz opowiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą kwestię naszej działalności w tym temacie. Natomiast no, jest udowodnione, że jakby jeżeli chodzi o kwestie różnego rodzaju niecodziennych, jakichś odskoczni od tych codziennych zajęć, to jakby zwracamy na to większą uwagę. Ja jestem rocznik 8-4, to my mieliśmy kiedyś jaszczurkę w naszej sali biologicznej, ale to wiele dzieci po prostu było wokół tego skupionych, wokół tej jaszczurki, gdzieś tam zainteresowało się, no oczywiście to tak metodą takiego lejka, dalszym rozwojem, jeżeli chodzi o kwestie tej biologii. Natomiast właśnie mówię tutaj o takich rzeczach, które potrafią po prostu przykuć uwagę. I podeszliśmy 2 lata temu wspólnie tutaj z działem z Politechniki Śląskiej do własnego drona. Chcieliśmy złożyć własnego drona edukacyjnego, który przede wszystkim jest bezpieczny, czyli nie zrobi żadnej krzywdy dzieciom. Ma tą samą wartość edukacyjną, czyli jakby za jego pomocą, właśnie za pomocą tego fanu, umówmy się, po prostu dron jest dalej jakimś takim fanowskim gadżetem, że po prostu ludzie to po prostu lubią. Chociaż są różne opinie, ponieważ no niektórym po prostu drony wręcz przeszkadzają. No ale właśnie to też jest ta nasza taka misja, że my jakby drony trochę no, przybliżamy. No, jest to taki dobry wizerunek tych dronów, z tych naszych doświadczeń. No i zaczęliśmy produkować swojego własnego drona, co no, długo to trwało. Robiliśmy to wszystko po godzinach z gotowych podzespołów. Wspólnie z takim edukacyjnym startupem z Warszawy. No, natomiast niestety nam się to po prostu no, dosłownie rozbiło o ścianę. Któreś tam próby, któryś tam prototyp z kolei, któreś druki, RAM. No niestety nie poszło to wszystko dobrze, ale równolegle pracowaliśmy nad scenariuszem właśnie edukacyjnym. I ten scenariusz jakby to jest taka nasza główna wartość w tym momencie, ponieważ no, my niestety no, jak nie, ten dron nam, ta nasza koncepcja wysiadła. Całe szczęście w tym samym czasie pojawił się dron, jakim jest Edu Tello w filmie Ryze, wspierany przez DJI. To nie, jakby to jest dron, który no, posiada dosyć dużą, wystarczającą moc do tych naszych obliczeń. I wystartowaliśmy sobie z takim projektem na początku półkolonii, tam w roku 2019. I zorganizowaliśmy na Stadionie Śląskim pierwsze półkolonie w tym temacie, gdzie oczywiście półkolonie to swój charakter, tam jest trochę inaczej to działa niż w szkołach. Natomiast przenieśliśmy ten nasz scenariusz na te półkolonie. No i jakby zauważyliśmy po prostu no, takie mocne zainteresowanie ze strony tych naszych uczestników tematami, które na co dzień można byłoby powiedzieć mogły być dla nich nieatrakcyjne. I teraz w tym naszym scenariuszu my się staramy po prostu to robić w ten sposób, że jakby dzieci angażujemy w pewnego rodzaju misję, one są jakby kadetami i ten kadet ma do wykonania w konkretne zadanie. To zadanie jest czasem do zorganizowania w grupie, tak jak na przykład właśnie kwestia stworzenia jakiegoś roju dronów, zainscenowania w choreografii do tego, czy wręcz właśnie prostych obliczeń, gdzie my na przykład jesteśmy w stanie wykonać jakieś zadanie, to potrzebny nam jest po prostu wspólnik do tego, żeby to robić.
Natomiast, no właśnie, jeżeli chodzi o ten nasz program, no to taką podstawą, którą to jest 14-godzinny scenariusz, który również jest dla nauczycieli, także po prostu jesteśmy w stanie to wprowadzić w szkołach. My w tym roku oczywiście powtórzyliśmy sobie te nasze półkolenie i w tej chwili mamy tego typu doświadczenia. Oczywiście jeszcze poszczególne eventy, gdzie byliśmy dla różnego rodzaju fundacji. Natomiast no w kwestiach programowania, jakby no to drony, z których korzystamy, one są otwarte na właśnie programowanie w bloczkach, ale również programowanie w Pythonie, co właśnie no też jakby umożliwia zauważenie od razu tych skutków, co tak naprawdę ten Python może wykonać i za co on może, jakby widzimy, że to nie jest jakby suchy kod, tylko osoby, które są do tego nieprzyzwyczajone, nie miały jakby tego kontaktu wcześniej nawet z programowaniem, to są w stanie jakby zobaczyć, że to faktycznie działa. Po coś to programowanie po prostu jest i jakby no my już w tym momencie dalej jesteśmy w stanie tą osobę tam w tym temacie kształcić. Oczywiście Python nie jest tutaj naszej podstawie programowej skierowanej do szkół, ponieważ no, to już jest bardziej dla ludzi, którzy chcą wyjść troszkę głębiej. My się skupiamy właśnie też na kwestiach matematyki. To są takie zadania, które no, dotyczą na przykład geometrii. W tym momencie nauczyciel zamiast stać przy ścianie, no, może zaprowadzić uczniów na salę gimnastyczną. Każdy dostaje w sensie na parę, znamy też realia, wiemy o tym, że wymagania w szkołach są w jakiś sposób dopasowane do realiów. I no, tu często się po prostu rozbija kwestie finansowe. W szkoły, wiemy to też z poprzednich jakichś konferencji, są bardzo tym zainteresowane. Mamy jakby swoje też badania i stałe swoje jakby szkoły, z którymi współpracujemy. Natomiast tam są właśnie kwestie finansów, ale to są rzeczy do rozwiązania. I jakby ten nasz program, inscenujemy jakby cały ten scenariusz, tą misję, którą ma wykonać poszczególna grupa. I ta ekipa po prostu w tym momencie wykonuje zadania, które na początek poznaje, w jaki sposób coś dane zagadnienie, a potem musi je właśnie wprowadzić w życie w konkretnym zadaniu. Więc jakby utrwala się w tą wiedzę, którą przed chwilą poznaliśmy jako taki suchą teorię, a za chwilę po prostu wprowadzamy to w życie. Potem oczywiście jesteśmy w stanie to jeszcze sprawdzać za pomocą różnych quizów, natomiast to są takie dodatki już no, stricte edukacyjne. My mamy mało czasu, więc jakby ja staram się jakby o wszystkim tutaj powiedzieć pokrótce. Mamy kwestie fizyki. To są takie rzeczy, które no naprawdę są dla niektórych totalną abstrakcją, a właśnie za pomocą drona zauważyliśmy, że te tematy są i to jest realnie to sprawdziliśmy na zasadzie po prostu takich prostych quizów, że te tematy w tym momencie one są bardziej przez dzieci przyjmowane. One po prostu nawet nie wiedzą, kiedy się uczą, no, można tak powiedzieć, że tak staramy się wprowadzić ich w tą całą historię tych dronów, tą jakby kwestię też i odpowiedzialności i właśnie tych wszystkich kwestii, które dotyczą obsługi drona, że one po prostu gdzieś te kwestie no, bardzo szybko adaptują. Tu mamy przykładowe zadania, na przykład jeżeli chodzi o kwestie fizyki. Poznają takie zagadnienia jak właśnie kwestia drogi, czas, prędkość. My to wszystko tłumaczymy. Tu jest siła nośna akurat załączona na tej prezentacji. To jest właśnie z naszych półkolonii. I teraz jeżeli chodzi o tą adaptację właśnie tego wszystkiego, no to jest jakby taki środek, który mamy jedną minutę do końca. Bardzo ważne jest, żeby zwrócić też kwestię na umiejętności miękkie.
I to jest też taka, jakby wydawałoby się, że dobra, drony w szkołach, bo zaraz ktoś powie, że to jest po prostu nieodpowiedzialne. Nie, to są bezpieczne drony, które są lekkie, które są, mają silniki bezszczotkowe, więc one nie są w stanie zrobić dużej krzywdy. Osłony, są okulary i to są takie jakby kwestie, które właśnie wręcz kształtują tą naszą odpowiedzialność w dziecku, że jakby mamy tego drona, one w tym momencie inaczej trochę do tego wszystkiego podchodzi. Więc drony jakby kształtują też kwestie umiejętności miękkich, właśnie tą współpracę i kreatywność. Jakby widzimy, że to się wszystko nam po prostu gdzieś tam rozwija. Jeszcze jest dużo pracy, jeżeli chodzi o kwestie tego projektu. My bardzo zachęcamy do kontaktu i kwestii ewentualnych właśnie partnerów, czy partnerów, wręcz jakichś inwestorów, jeżeli chodzi o tą kwestię. To też jest dla nas taka dosyć mocna potrzeba. Mam nadzieję, że tak w pigułce wszystko się udało przedstawić. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek pytania, my jesteśmy zawsze otwarci na wszystkich. I tak. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję w takim razie za udział. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, jesteśmy w katalogu, w konferencji, jesteśmy dostępni. Tak jak mówię, mamy fajny zespół, który zawsze chętnie na wszystko odpowie. Dziękujemy serdecznie. Dominik Koziarski, Little Bit Academy, kolejny prelegent drugiego dnia Drone Techu Toruń 2020.